Tymbark jako sok królowej, tylko bez sprośnych skojarzeń. Dlaczego polski Orlen zmuszony był zmienić nazwę swoich stacji benzynowych w Niemczech? Tego i wielu więcej dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na drugi już odcinek z serii 10 znanych marek, które za granicą nazywają się inaczej. Numer 10. Amerykanie idąc do McDonalda zazwyczaj używają pełnej nazwy. My Polacy często sobie ją skracamy i mówimy na przykład chodźmy do Maca. Podobnie mają Australijczycy, którzy ochrzcili McDonalda pod nazwą Macca's. Z tą różnicą, że do swojego australijskiego przydomka są o wiele bardziej przywiązani. Według badań słowo Macca's jest drugim najpopularniejszym typowo australijskim słowem i w odniesieniu do tego fast fooda używa go przynajmniej 50% Australijczyków. Nazwa jest tak popularna, że w 2013 roku z okazji Dni Australii wiele restauracji McDonald's przeszło tymczasowy rebranding i na ponad pół roku zamieniło się we wspomniane Macca's. Jako ciekawostkę dodam, że to właśnie w australijskim McDonaldzie narodziło się McCafe, więc bardzo możliwe, że Macca wzięło się właśnie stąd. Numer 9. Któż nie kocha soków Tymbark? Nie każdy jednak wie, że można je znaleźć nie tylko w Polsce, ale również w Bułgarii czy na Węgrzech. Jednak na próżno będzie Wam go szukać pod naszą polską nazwą. Chcąc napić się Tymbarka w Bułgarii, powinniście rozglądać się za sokami Queens. Na Węgrzech natomiast będą to Topjoye, oferowane ponadto w wielu innych smakach niż możecie spotkać w Polsce. Trochę smutne. Chętnie napiłbym się kaktusa z tej małej szklanej buteleczki. Numer 8. Podobnie sok Kubuś. Obecny jest nie tylko w Polsce. Piją go również dzieci w Bułgarii, Rumunii, a nawet Rosji, gdzie sprzedawany jest pod nazwą Teddy. W Czechach i na Słowacji natomiast znajdziecie go pod nazwą Kubik, a na Węgrzech Kubu. Numer 7. Nie wszyscy wiedzą, ale nasz polski Orlen jest właścicielem około 600 niemieckich stacji benzynowych. Początkowo wyglądały i nazywały się one tak jak w Polsce. Biały wizerunek orła na czerwonym tle. Kiedy jednak okazało się, że wielu Niemców omija polskie stacje szerokim łukiem tylko dlatego, że są polskie, Orlen został zmuszony do zmiany wizerunku swoich stacji, w tym usunięcia białego orła i tak od tamtej pory zamiast Orlenów spotkacie w Niemczech stacje stare, które z kolei wyglądają bardziej jakby sprzedawały proszek do prania niż paliwo do aut. Numer 6. Guma Orbit powstała w Stanach Zjednoczonych w 1944 roku. Tak, podczas II wojny światowej. Ciekawe, dlaczego akurat wtedy zaczęto myśleć o świeżym oddechu. Co więcej, nazwa gumy Orbit wcale nie ma nic wspólnego z orbitą ani w ogóle z kosmosem. Pochodzi ona od słowa sorbitol, związku chemicznego będącego połączeniem cukru z alkoholem. Ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka, w 2015 roku w Wielkiej Brytanii gumy Orbit zmieniły nazwę na gumy Extra. Podobno, aby zwiększyć wyniki sprzedaży. Numer 5. Również kosmetyki Rexona nazywają się inaczej w różnych częściach świata. Na przykład w Irlandii znajdziecie je pod nazwą Sior, jak pewnie. W USA pod nazwą Degree, jak stopień. Tylko w Polsce brzmią one jak imię jakiejś taniej prostytutki. Rexona, Roxana. Ja sobie to wyobrażam. Hej Roxana, psikaj psiochę. Klient przyszedł na radochę. Numer 4. A na tej skromnej grafice możecie zobaczyć, jak kształtuje się nazwa farb Dulux w zależności od tego, gdzie jest sprzedawana. Trochę pogooglowałem i tak dowiedziałem się, że na przykład w Hiszpanii Dulux sprzedawany jest jako Alba, w Portugalii jako Coral, w Holandii Flexa, w Turcji Marshal, natomiast w Belgii, co możecie już kojarzyć z odcinka o kreatywnych reklamach na latarniach miejskich, Levi's czy Levi's. Tak, dokładnie jak te spodnie. Ta rozbieżność nazw wzięła się prawdopodobnie z tego samego powodu, dla którego lejsy w różnych częściach świata też nazywają się inaczej. Marka Dulux, podbijając inne rynki, po prostu przejęła istniejące już tam marki i, że tak powiem, przemalowała je na swoje. Numer 3. Kto z Was pamięta, kiedy baton Góralki dopiero co wchodził do Polski? Jeśli pamiętacie, to prawdopodobnie źle pamiętacie, ponieważ baton Góralki narodził się w Polsce. A tak naprawdę powstał on przez spolszczenie w 2012 roku nazwy oryginalnego słowackiego batona Horalki, w postaci którego dotychczas funkcjonował również w Polsce. Według Wikipedii Choralky to najlepiej sprzedający się baton na Czechach i Słowacji od 1953 roku. Numer 2. Smarties to marka czekoladowych cukierków w stylu M&M'sów. Na przełomie XIX i XX wieku produkowana pod nazwą Chocolate Beans, czyli czekoladowe fasolki. Z angielskiego Smarties oznaczają cwaniaczki, ważniaki, eleganciki. Jednak nie wszędzie się tak nazywają. W Czechach i na Słowacji odnajdziecie je pod nazwą lentilki. Podobnie w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, np. w Peru, nazywają się lentejas. Numer 1. Pamiętacie z poprzedniego odcinka, że niemiecka marka Dr. Etker nazywa się we Włoszech zupełnie inaczej. Oto kolejny dowód, że Włosi chyba jednak mają coś do Niemców, bo nawet Media Markt nazywa się tam inaczej, a mianowicie Media World. Także parafrazując popularny slogan, Media Markt nie dla Włochów. Okej, tym włoskim, jak jedyny lud, którego nie robiła jeszcze Sasha Grey akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 genialnych gadżetów, które ułatwiłyby wam życie. Zapraszam was też na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, wyświetlają się właśnie na ekranie. Zobaczcie też moje oficjalne koszulki w sklepie, który niedawno założyłem. A ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!